Hunter, wszystko gra? Widziałeś Belosa? Nie. Moja wyobraźnia chyba znowu płata mi figle. Może ty poszukasz krwi Tytana, a ja poszukam talizmanu. Mały koleżka się wystraszył. No dobra. Cała ta sprawa z Belosem mnie zaniepokoiła. Nie chcę psuć niespodzianki Yamiti. Naprawdę doceniam, że wszyscy chcieli to zrobić. O, jesteście najlepsi. Udało ci się znaleźć krew? Wciąż szukam. Muszę tylko... Flapjack... Czego ty się tak boisz? Lux... Użyłaś glifu lodu, by się tu dostać? Twoja magia działa. Luz? Chyba poszła tędy. Marty? Gdzie jesteście? Widziałem. Glify tu działają. Ty przeżyłeś? Owszem. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc, Luz. Ale już cię nie potrzebuję. Flapjack! I co my tu mamy? Ty się nawet nie starasz. Co, boisz się, że go zranisz? Czy to Hunter? Coś tu nie gra. Widzisz, dlatego jesteś taka użyteczna, Luz. Tak bardzo pragniesz wszystkim pomóc, że nawet pomogłaś mi spotkać kolektora. Co? Nie chciałam tego. Myślałam, że robię coś dobrego. I zrobiłaś coś dobrego. Myślałem, że to kolejna stracona okazja. A dzięki tobie dokończymy naszą pracę jako łowcy wiedźm. Zaczynając od nich! Nie! Nie! Hej, Belos, pamiętasz mnie? Trzymaj się, Hunter! I uważaj! Wiem, że mnie słyszysz, Hunter. Musisz walczyć! Masz rację. Nie chciałabyś, żebym skrzywdził tą uroczą istotkę, prawda? Zaskoczę cię. Nie obchodzi mnie to. Żegnaj, Evelyn. Flapjack! Flapjack, będzie dobrze. Nie. Wiesz, co bym chciał, Belos? Nie! Chciałbym opuścić cesarski kowen. Już nigdy więcej tam nie wracać. Chciałbym uczyć się dzikiej magii i jak tworzy się palizmany. Chciałbym uczyć się w Hexite jak normalny uczeń i grać w latające derby z przyjaciółmi. Ale przede wszystkim chciałbym upewnić się, że już nigdy nikogo nie skrzywdzisz! Nie! Nie, nie, nie! Drogi! Tylko ostrożnie! Kaleb, śmiesz wbijać mi nóż w plecy! Ty zrobiłeś to pierwszy.